Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Turysto52 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Mamy jakoś tak bardzo cicho dzisiaj, no ale w porządku. Moi drodzy, mamy parę zadań do zakończenia w mieście, zanim będziemy wyruszać poza miasto. No i co? I już mam wpierdy na początek odcinka, także się wczytamy. Przed nami dialogi. Mam trochę chyba głos nierozgrzany, mimo że jest 10 rano. Byłam w sklepie na zakupach, zjadłam ledwo teraz w sumie śniadanie. Jakieś 15 minut temu zrobiłam sobie yerbę do picia i w sumie to tyle. Dobra, pogadajmy. Tylko nie nanieś błota, co? Chciałem tylko... Witaj, kim jesteś? Jestem Robin, pomagam Johanowi za grosze. To super, widzę, bardzo dumną masz pracę. To jest Calvio. Kim jesteś? Jestem Calvio, handlarz z kontynentu, który tutaj utknął. Aha, no dobra, dzięki, w porządku. Dzień dobry, panie, jeszcze się nie znamy, prawda? Nie. Jestem Johan, gospodarz. Masz najpierw napij się piwa, to na mój koszt. Dzięki. Napijmy się. A, ale dobra. O, dużo tych rzeczy, okej. Dobra, może po kolei, co? Mogę w czymś pomóc? Świetnie się składa. Przejdź się do stoiska z tytoniem Morisa i załatw mi cygara. Jeśli jesteś jego stałym klientem, być może uda ci się coś wynegocjować. Tutaj masz roperi. Czy ty to wszystko robisz sam? Moja żona ma wystarczająco dużo pracy w swoim hotelu. Poza tym mam jeszcze do pomocy Robina. Wiesz, co się dzieje z pianinem Amadeusa? Dlaczego? Coś jest nie tak? Narzeka, że klawisze stały się zbyt sztywne. Rany boskie, ktoś rozlał tam wczoraj piwo, zanim Amadeus tu dotarł. Myślałem, że nie zauważy, jeśli po prostu to wytrę. Martw się o swoje stawy. Cholera, cholera. Powiem Joachimowi, może będzie miał jakiś pomysł. Zrób to, zrób to. Co ciekawego jest w tym mieście? Jesteś teraz w dzielnicy handlowej miasta, która często nazywana jest również środkową dzielnicą. Żyje tutaj większość kupców i rzemieślników. Znajdziesz ich głównie na targowisku albo przy głównej ulicy. W tej dzielnicy można również znaleźć kuźnię Ahusa, mistrza gildii. Za tę dzielnicę odpowiada Argos, który sprawuje funkcję kogoś w rodzaju drugiego dowódcy rekrutów. Kiedy coś przeskrobisz, trafisz do niego na dywanik. A jakie miejsca jeszcze warto odwiedzić? Moją knajpę, rzecz jasna. To wiem, a coś jeszcze? Z pewnością arenę, ale jest otwarta tylko podczas walk. Na twoim miejscu odwiedziłbym też rynek i łaźnię. Łaźnie? Nie widziałam nigdzie łaźni. Skąd bierzesz swoje towary? O, stąd i zowąd. Zawsze jest coś do zaoferowania. Aha, na przykład skąd? Myślisz, że zdradzę ci, skąd biorę swój towar, żebyś mógł sam go sprzedać? To jest moja nisza rynkowa i nikogo więcej. Nie, byłem po prostu ciekawy. Cóż, większość kupiłem od kupców, którzy kiedyś przybijali do portu statkami. A teraz w końcu handel morski został wstrzymany. Skąd bierzesz tytoń? Tajemnica zawodowa. Mogę ci tylko powiedzieć tyle, że od tego czasu zastąpiłem tytoń różnymi smakami dzięki pomocy Vanadiuma. Teraz sprzedaję mniej cygar, ale za to więcej egzotycznych rzeczy. Możesz spróbować chociażby mojego tytoniu grzybowego lub miodowego. Czy próbowałeś wcześniej innych ziół? Nie, myślę, że nie ma zamienników, przynajmniej nielegalnych, o których wiem. A jak wygląda nielegalny zamiennik? Bagienne ziele, zioło, które rośnie tylko w miejscach podmokłych i jest bardzo aromatyczne, do tego stopnia, że powoduje szeroko pojęte zaburzenia świadomości. Aha, a co może się stać? Nie mam pojęcia, lepiej zapytaj Argosa, miał z tym więcej wspólnego niż ja czy większość alchemików. Bagienne ziele zostało zakazane w Asun?
Tak, to prawda. Posiadanie i spożywanie, przetwarzanie też tego zioła oraz jego odmian jest surowo zakazane. Aha, a dlaczego, jeśli wolno spytać? Skutki uboczne są po prostu zbyt niebezpieczne dla użytkownika i jego otoczenia. A co się wtedy dzieje? Zwiększona skłonność do przemocy, nieprzewidywalność, utrata pamięci, to wszystko miało miejsce wcześniej, więc postanowili zakazać tego zioła. Aha, a alkohol zostawili w spokoju, tak? A czemu mieliby go zakazywać? Piwo i wino cieszą się sporą popularnością i nawet nie umywają się do szkodliwości bagiennego ziela. Jasne. Dobra, towarki. Co masz? Tytoń grzybowy. Cudownie. Miodowy. Dobra, czyli teraz tak. Zrobimy szybkie F10. Z Robinem pogadaliśmy, z Johannesem mamy iść do Morisa. Byliśmy u niego w poprzednim odcinku, z tego co mi się kojarzy. I on chyba mieszkał gdzieś tutaj? Nie tu. Was hattest du denn da drin zu suchen, hä? Tutaj może? Też nie. Was suchst du hier? Na bitte, geht doch. O, tu jest Moritz, dobra. Hejka. Przychodzę w imieniu Johanna, aby odebrać zamówione cygara. Jasna sprawa, mam nadzieję, że masz umówione 150 roperii? Proszę bardzo, oto cygara. Przekaż Johannowi moje serdeczne pozdrowienia. Okej. Okay. Przy okazji, jak już tu jestem, moglibyśmy udać się do kogo? Jezus Maria, zapomniałam, do kogo chciałam iść. Aha, do Argosa musimy się udać. I jeszcze powinniśmy podyskutować sobie z naszym stolarzem, oczywiście. Cześć Joachim. Ktoś wylał piwo na klawisze, dlatego teraz się zacinają. Cóż, w takim razie pozostaje nam usiąść i poczekać. Wcześniej Amadeus popadnie w szaleństwo. Tak, jest trochę wrażliwy, jak można usłyszeć. Może powinieneś wyjąć klawisze porządnie, je wytrzeć i nasmarować zawieszenie? Powinno działać. Zajmiesz się tym? Nie powierzyłbym tego mojemu uczniowi. Poinformujesz go o tym? Mogę to zrobić. I przynieś mi smar do nasmarowania. A skąd ja ci smar wezmę? Awaria pianina. Joachimowi smar. Dobra, Amadeusa nie widziałam nigdzie po drodze. Ale to jeszcze podejdziemy. Chociaż w sumie Amadeus gdzieś tutaj jest niedaleko. Ale Argos. Słuchaj, bo ja już mam pracę. Dowiedziałem się o tutejszej gildii rzemieślników. Co o niej wiesz? Najlepiej zapytaj Achusa, jest mistrzem gildii i może ci to lepiej wyjaśnić. Wiem tylko, że gildia kupców jest stowarzyszeniem prawdopodobnie najbardziej szanowanych rzemieślników w okolicy i ostatecznie decyduje, kto dostanie tutaj lepiej płatną pracę. Więc to grupa mająca jakieś wpływy? A tak, zdecydowanie. Jestem już zatrudniony, kiedy mogę zostać rekrutem? Zwolnij, kto w ogóle dał ci pracę? Mistrz Garo, oduczasz? Dobrze, spełniasz podstawowy wymóg, ale to nie znaczy, że zostaniesz rekrutem. Kolejnym warunkiem twojej pracy jako rekruta jest szacunek innych rekrutów. Z reguły wystarczy przekonać wpływowych rekrutów, inni wtedy zwykle dostosowują się do ich opinii. Później poddam cię próbie, jeśli pomyślnie ją wykonasz, zostaniesz przyjęty. Kto należy do wpływowych rekrutów? Tego będziesz musiał sam się dowiedzieć. Po prostu porozmawiaj z rekrutami. Wszystko, co mogę ci powiedzieć na ten temat, to to, że nowi w większości nie mają żadnych wpływów. Zwróć uwagę na ich rangę. Dobra, no szacunku nie mamy wystarczającego. Jest na pewno Seradan, który może nam pomóc. Z Rolfem coś mam do uzgodnienia? Chyba nie. A może znajdziemy smar na targowisku? Tu był taki jeden typo, który sprzedawał takie dziwne rzeczy. Typu jakieś wody perfumowane właśnie i tak dalej. To na pewno nie ty.
No, Magdalenka sobie teraz z nimi siedzi, oczywiście, dobra. Ardam chyba nie miał takich rzeczy. Chociaż możemy zapytać. Nie, on miał takie bardziej potrzebne do głuszy, żebyśmy gdzieś poszli sobie. Kiszod miał książki. Czy ty miałeś takie rzeczy? Woda perfumowana, woda, materiał. No fajnie, tylko że ja nie wiem, kto by miał smar. Ramona na pewno nie. Dobra, jeszcze by się wypadało właśnie tego Amadeusa przy okazji w ogóle znaleźć, bo on w sumie zmienia swoje miejsce położenia. On ma chyba chatę ogólnie tu. Ale jego teraz w ogóle nie ma w domu. Dobra, mogę przeskoczyć tędy? Mogę. Albo tutaj miał chatę? Tu jesteś. Joachim powiedział, że może rzucić okiem na te pianino. Może uda mu się je naprawić. On osobiście? W rzeczy samej. Dobrze, jako członek gildii mam prawo oczekiwać, aby mistrz sam się tym zajął. A co zamierza? W czym może leżeć przyczyna? Planuje wyczyścić i nasmarować klawisze. Nasmarować? Czym? Smarem? Zwykłym smarem to wykluczone. Znać coś lepszego. Wiesz, Leward jest taki pianino? Czyli ci się to nie podoba, rozumiem. Dobra, pogadamy. Przyjęcie na rekruta. Cygara. No to możemy akurat iść tam. W sumie zaraz, bo najpierw Johannes. Jezu, jest Johan i Johannes. Masakra. Weź się teraz połap, który jest który. Ja już nie wiem. Pójdziemy najpierw do... A, jest Johannes i Joachim. To idziemy do Joachima najpierw pogadać, bo on chyba ma pomysł jakiś może inny, nie? Zamiast smaru. Amadeus nie chce zwykłego smaru na pianinie. Ten pajac zaczyna działać mi na nerwy. Wiesz co? Zanieś Neodymowi wodę perfumowaną i ujk to szczura. Słyszałem, że gość lubi się bawrać w takich rzeczach. O Vanadiumie pod tym względem można zapomnieć. Dobra, czy to jest na pewno dobry pomysł? Mam iść tak po prostu? Tak, no to musimy iść kupić wodę perfumowaną i łój. A kto to chodzi w takim... Chwila. Siema, nie mogę z tą gadać w ogóle. Dobra. No to lecimy, kolejne sprawy miastowe oczywiście. To tak, myślę, że... W sumie do dolnej dzielnicy i tak musimy iść, bo tam jest parę rekrutów na dole. Ale najpierw chodźmy jeszcze do karczmy zanieść te cygara. Tu jest Barim, superowo, Johan. Przyniosłem cygara. A, wybornie, daj mi je. Proszę, z serdecznymi pozdrowieniami od Polisa. O te właśnie chodziło. Skoro już tu jesteś, znalazłbyś chwilę na jeszcze jedną przysługę? Nie ma sprawy, w czym rzecz? Mój dobry przyjaciel Morgan ostatnio poprosił mnie, żebym zdradził mu przepis na mój gulasz. Z chęcią bym to zrobił, ale niestety nie mogę się stąd ruszyć. Mógłbyś mu go zanieść? Dobrze, gdzie go znajdę? Przejdź przez bramę w środkowej dzielnicy i podążaj ścieżką aż do farmy Karla. Stamtąd powinieneś już zobaczyć jakichś ludzi. Morgan prowadzi swoją gospodę w środku lasu. Będziesz musiał trochę poszukać. W takim razie daj mi przepis. Oto i on. Czekaj. No? Skoro i tak wybierasz się w stronę farmy, możesz pozdrowić ode mnie Sergeja i dać mu znać, że nadal jest mi winien pieniądze. Miał uregulować swój dług do wczoraj, ale się nie zjawił. A tego... to gdzie znajdę? Na farmie Orina, nie pomyl z Karlem. To nie jest dla mnie jakiś priorytet. Do tej pory Sergiej zawsze płacił na czas. Pewnie po prostu zapomniał. No dobra, przekażę mu to, jeśli będę tamtędy przechodził. W takim razie ruszaj w drogę. Dużo questów nam się zbiera. Dobra, teraz pytanie. W sumie z jednym rekrutem już rozmawialiśmy i mamy mieć dla niego amulet. Także w sumie tutaj pod tym względem jesteśmy na plusiku. To był Ajet, nie? Hej, jak się masz?
Lepiej idź sobie, muszę poważnie pomyśleć, a twoja paplanina mi nie pomaga. Aha, czyli Ayatowi nie pomożemy w niczym. Czy są jacyś inni? Aha, dobra. Idziemy po wodę perfumowaną. Na pewno było parę strażników w dolnej dzielnicy. Powiem tak, ogarniemy to. Dobra, woda perfumowana i łykreto szczura, bo na pewno nie mam takich cudów. Moglibyśmy też sobie lepszą zbroję kupić, ale na razie sobie dajemy radę z tą, którą mamy. I teraz pytanie, czy jakiś rekrut się jeszcze tutaj kręci? Tutaj ktoś jest. To zwykły rekrut, akurat jak na złość, bo oni, wiecie, zmieniają swoją pozycję. O, ten ma białą zbroję. A to też jest zwykły rekrut. Niedobrze, no wiadomo, że musimy szukać ludzi z imionami, nie? Czy masz dla mnie coś do zrobienia? W sumie to nic, chwileczkę. Mógłbyś coś dla mnie zrobić, ale to zostaje między nami. Co mogę dla ciebie zrobić? Słuchaj, najpierw odbierzesz dla mnie paczkę. U bram środkowej dzielnicy będzie na ciebie czekał dostawca, który nazywa się Satif. Powiedz mu, że przysłał cię Dex i daj mu 100 monet. Jeśli to wszystko... A, jeszcze jedno. Możliwe, że zatrzymają ci strażnicy. Wystarczy ich okłamać. Uwierzą ci. Teraz ruszaj w drogę. Dobra, czyli pierwszy kwestik od razu, to możemy się tym zająć. Tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, fajnie by było dzisiaj zakończyć te zadania typowo, które są w mieście i które nie każą nam wyjść tak jakby poza miasto, nie? Dobra, czy tu jest ktoś... Seradan, to my już mamy questa. Posłuchaj, chcę zostać rekrutem. Masz coś przeciwko? Więc chcesz stanąć w obronie Asun i tej wyspy, to z pewnością dobra decyzja. W takim razie nie będziesz miał problemów z moim wstąpieniem i wspomnisz o mnie Argosowi. Cóż, nie spiesz się tak. Z pewnością mogę to zrobić, ale wtedy musisz coś dla mnie zrobić. Poniekąd spodziewałem się tego niesławnego ale. Jak miło. Co mogę dla ciebie zrobić? Oj, nie robisz tego tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla siebie, więc lepiej nie narzekaj. W porządku, o co chodzi? Słyszałem, że wolny obóz podobno przygarnął znaczną ilość srebra w czasach, gdy ruch morski nadal trwał. Znaleźli je gdzieś w Wiranonie, gdzie wpadł w niepowołane ręce. Nie pytaj mnie, skąd wiem, czy to srebro w ogóle istnieje. Byłoby teraz dobrze wiedzieć, czy wolny obóz rzeczywiście ma zapasy srebra. Więc pójdziesz tam i popytasz. Przy tobie będą bardziej rozmowy niż przy rekrutach. No dobra, ale na co dokładnie liczysz? Cóż, Leopold i większość innych wpływowych ludzi wokół księcia zawsze lubi być dobrze poinformowana. Również o szczegółach dotyczących wolnego obozu. A jeśli ktoś z twoich szeregów może udzielić ci takich informacji, a okaże się to również prawdą, to może oznaczać awans. O, teraz rozumiem. Mam zdobyć informacje z miejsca, do którego nie możesz się dostać, żebyś mógł przekazać informacje osobie, do której ja nie mogę się dostać. I to po to, żeby znaleźć się w sytuacji, w której trudniej mi się dostać do ciebie. Bardzo sprytnie przemyślane. Nie musisz tego robić, nie zmuszam cię do zostania rekrutem. Dobra, czyli tu na razie też nic. Idziemy w takim razie po tą przesyłkę. Już widać, że tam jakiś chłop sobie siedzi. Hej, co tu robisz? Szukasz czegoś konkretnego, czy brak ci języka w gębie? Widzisz, że jestem zajęty, chłopcze? Mów, czego chcesz, albo spadaj. W każdym razie nie pospiesz. Pokaż mi, co masz. Chcesz coś kupić? Dobra, spójrzmy. Nie wyglądasz na wygadanego faceta, ale kiedy już coś powiesz, to ułatwiasz w przekonaniu, że lepiej tego nie robić. Oto towar, a ty pagienny ziółka sprzedajesz. No to nieźle. Przysłał mnie Dex, tak? I co w związku z tym? Mam tu odebrać dla niego paczkę. Masz przy sobie pieniądze? Jasne, 100 roperi. Wiesz, biznes się rozkręcił, paczka kosztuje teraz 110 roperi, więc dawaj pieniądze. Ale żadnych, ale 110 i ani jednego mniej. Idź do Dexa i powiedz mu to.
Daj mi paczkę, mam pieniądze. Najpierw Rupery. Trzymaj. Cóż, w takim razie trzymaj swoją paczkę. Oto ona, a teraz znikaj, zanim ci ktoś zobaczy. No niestety. I tak mnie zobaczą i trzeba będzie coś skłamać. Sejwika robimy. I lecimy. Nie mam nawet kiedy się napić, bo non stop mówię. Stać. Co jest? Co to za paczka? Co w niej jest? No, w sumie wszystkie trzy odpowiedzi są poprawne. Są w niej zioła dla alchemika Vanadiuma. Co? Jeszcze wczoraj ktoś przyszedł tu z ziołami dla niego. Ten stary łajdak ma paczkę pod nosem i nadal nie może jej znaleźć. Czy teraz mogę iść dalej? Tak, przechodź. Chyba nieważne, co byśmy powiedzieli, powinno się udać raczej. Masz paczkę? Tak, oto ona. Dobra robota, widzę, że mogę ci zaufać. Jest jeszcze jedna rzecz. Jaka? W paczce znajduje się bagienne ziele. Idź do dolnej dzielnicy i sprzedaj 10 skrętów po 25 monet za sztukę. Potem wróć do mnie. Jaka szczwana bestia z ciebie. Aha, mieliśmy iść do tego, do Neodyma na dole. Tutaj tak, Ajet nic nie chce, tu nic nie chcą ode mnie. Harlot, nie wiem kim ty w ogóle jesteś. Tutaj idzie jakiś rekrut, ale to chyba... Strasznie magazynu, rekrut, dobra. W porządku, no to chyba możemy zejść na dół. Tu jest Argos, prawda? Tak jest. A czy dla niego mogę coś zrobić? Nie, na razie przynajmniej nie mogę. A może Cortez ma jakiegoś questa? Masz dla mnie jakieś zadanie? Chciałbym zostać rekrutem. Przykro mi, w tej chwili nie mam dla ciebie nic do roboty, ale możesz popytać innych rekrutów. Dobra, superowo. Może być. No to tak, pójdziemy najpierw do Noodyma, zaniesiemy mu te rzeczy, żeby nam zrobił ten smar. No i te skręty trzeba rozdać. Chcesz skręta? Jasne, a ile kosztuje taka przyjemność? 25 roperi. No dawaj to tu, oto twoje roperi. Dobra, palżysz szybciej, chłopie, bo ja nie mam całego dnia. Biedna obywatelka. Chcesz skręta? Jasne, 25 roperi. Będziemy to już przeklikiwać, bo oni mówią to samo. Dobra, czyli mamy Dexa, mamy Seradana. Tutaj jeszcze był Ron na dole. Z tego, co pamiętamy. Dobra, kolejny skręcik. Dobra, teraz się mogę chwilę napić trochę. Ona wypali na luzie. Ależ odpręża, tak jest, super. Kolejna, jeszcze 6 skrętów. Co za questy, nie? Ale powiem wam, że nie mogę się doczekać, jak wyjdziemy poza obóz i zaczniemy, wiecie, eksplorować w innym miejscu świat. Felwin tutaj nie ma nic raczej. Tutaj kolejni jacyś biedacy. Dobra, jeszcze 5 skręciaków. No, powiem wam, że wzięłam się od razu rano za odcinek, bo uznałam, że to będzie najlepsza rzecz, którą mogę w sumie zrobić. Bo później idę na popołudnie do fryzjera i nie wiem, ile mi się zejdzie, bo jak byłam pierwszy raz, to byłam 3,5 godziny. Ale to dlatego, że wtedy rozjaśniałam włosy. A teraz już nie muszę tego robić, bo są rozjaśnione dalej i wystarczy je tylko przyfarbować. Cześć Wieland, coś mogę u ciebie zrobić? Uczyć mnie cacka, nie chcę na razie nic od ciebie chyba. Tu sobie możemy... Dobra, nie, nie przeskoczę tędy. Okej, okay, robi się wieczór, ale jeszcze jest w miarę widno. Poszukajmy kolejnych jakichś biednych ludzi. Chcesz trochę ziela? Oczywiście, że chcesz.
Ten przynajmniej nie wypalił od razu. Wam już chyba dałam. A ty, żebraczku, może byś sobie zapalił? Nie chcesz zapalić. Tu są jeszcze jacyś ludzie. Chcesz ziele? Oczywiście, że chcesz, tylko ty zapalisz też od razu. No, także chciałabym jak najszybciej nagrać film. No i dalej muszę odgrzebać garderobę, bo prawdopodobnie mój przyjaciel przyjedzie w piątek. Chyba, że mu się zdrowotnie pogorszy, ale raczej nie. Znaczy, mam nadzieję, że nie. To Kiwiki Daiwo by chciało ziele? Wezmę wszystko. Okej, okay, dobra, czyli... Sprzedałem całe ziele Dexa, powinienem mu o tym powiedzieć. No jasne, że mu powiem, tylko szukam jeszcze rekrutów, z którymi mogłabym coś zrobić. Tu jest jakiś rekrut. Boris. To już chyba rozmawialiśmy. Nie wiem, nie rozmawialiśmy, ale mało to jest istotne. Szczurek. Z nich oczywiście mięsa nie ma, więc nie zbieramy. Ale tu był jeszcze Ron. Dobra, już odłożyłam, no nie widzicie, że tłukę szczury? Ale jeszcze był Ron, do cholery jasnej. Gdzie on jest niby? Witaj, kim jesteś, Gabriel? Nie lubisz dużo gadać, co? Nie widzisz, że jestem zajęty? Szczypta soli do tego, korzeń. Dobra, to jest chyba... Jeśli masz jakąś sprawę, zwróć się do mojej żony. Tak myślałam właśnie, że to jest mąż tej. Gdzie jest Ron? No przecież był tutaj taki typo, bo żeśmy z nim robili akcję razem z Kelvinem, nie? Kelvinem. Klerus, coś możesz? Nie, uzdrowić to ja nie potrzebuję. A takie pytanie. Czy nasz dobry przyjaciel... Złodziej, Jaszek sobie tutaj siedzi. Nie ma go tutaj. Niedobrze. Wypadałoby się kimnąć. Michaelsowi się chyba nudzi, że on nawet do dolnej dzielnicy schodzi ludziom rozdawać pieniądze. To już jest trochę przesada. Dobra, wiecie co? Kimniemy się w naszej chacie. I... No i co? I spróbujemy znaleźć Rona, bo... Na pewno jest jeszcze jeden strażnik, który może mieć dla mnie jakieś zadanie. Przecież nie uwierzę w to, że tylko mogę robić interesy z Dexem albo z Saradanem, bo to by było mega dziwne. Tu jesteś. Chcę zostać rekrutem. I? Czy mam twoje poparcie? Chcesz, żebym odpowiedział Argosowi o tobie kilka dobrych rzeczy? Cóż, z pewnością przydadzą nam się nowi rekruci, ale tylko tacy, którym zależy na ludziach. Zajmę się tym. Mówiąc o ludziach, mam na myśli wszystkich ludzi, nieważnie bogatych czy biednych. Jeśli chcesz to udowodnić, daj mi znać. Dobrze, a co muszę zrobić? Jestem pewien, że wiesz o dolnej dzielnicy. Słyszałem, że Furus i Karl uciskują i okradają innych biedaków. Innych rekrutów nie obchodzi, co dzieje się z najbiedniejszymi, ale ja chcę sprawiedliwości dla wszystkich. Więc pójdziemy tam razem i przetrzepiemy chłopaków, jasne? Dobrze, daj znać, jak tylko będziesz gotowy. Kurde, chłopie, nie spodziewałam się, że będziemy jakichś ludzi bić. No ale spoko. Jestem gotowy. Przetrzepmy chłopaków. W porządku, podążaj za mną. No podejrzewam, że oni mnie prędzej przetrzepią niż ja ich. No ale dobra.
Jesteśmy ze mną do środka. Damy im do zrozumienia, że muszą zapłacić za swoje występki i wynosić się stamtąd. Inaczej w przyszłości pomylą twarz z dupą. Tak zrobię. Chodźmy. Ty i twój przyjaciel Karl jesteście tylko żałosną bandą. Składam wam propozycję. Oddacie biedakom wszystkie skradzione dobra i znikniecie, albo... Albo co, znowu spróbujesz nas uderzyć? Już się boję, ale hej, skoro nadal nie dostaliśmy swojej lekcji, Karl cię zmiażdży. Nie znoszę tego, przygotujcie się. Walka. Dobra, bo tu trzeba będzie taktycznie... czy może mi pomóc mój kumpel? Dobra, ładnie nam idzie. O Jezu, ale spieprzyłam. Nie myślałam, żeby okradać typów. Gdzie zrobiłam zapis? 10:27. Która jest godzina? 10:29. Dobra, no musimy się wczytać, bo tego nie przemyślałam. Ale bardzo miło, że gościu może nam pomóc, bo ja jestem totalną leszczuwą w tym wypadku. I byłoby naprawdę słabo, jakbym musiała to robić sama. Także Ron, jestem gotowa, możemy iść. Przyspieszamy czas oczywiście, żeby długo się nie zeszło. Tak, tak, tak. Furus, ty i twój przyjaciel, bla, 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 bla. Teraz zrobimy save'a. Dobra, oni się tam leją. O, ty chcesz mnie bić? Ja mogę robić cofki całe życie. Dopóki Ron nie sklepie tamtego. Oczywiście musi go najpierw... No chyba se je... Ja pierdykam. Ale to nie miało kompletnie sensu. O Boże, dobra. Czyli nie okradamy ich. Kurde, mógłby mi pomóc mój ziomo. Ajajaj. Ron. Dobra, powinno się udać. Dobra, wstajemy za chwilę. Dawaj, wstawaj, ale to było useless. Totalnie. Ty se jaja robisz? Nóż myśliwski mi za... Na szczęście w porządku, zostawimy biednych w spokoju. Więc wynoś się stąd i najlepiej nigdy nie wracaj. Ty mały, nędzny łachmydo, poczekaj, no jeszcze tego pożałujesz. Tak, oczywiście, teraz wynoś się. To byłoby na tyle. Nie sądzę, żeby ci goście jeszcze kiedyś robili cokolwiek. Cokolwiek ukradli. Dobra robota. Czy mam twoje poparcie? Masz, a nawet więcej niż inni rekruci kiedykolwiek będą mieli. Resztę mogę zająć się sam. Zarąbał mi broń. No trudno, no. Zróbmy tak, zrobimy zapis szybki i się wczytam na tamtym, żeby zobaczyć, ile ta broń zadawała obrażeń, bo... Nie pamiętam.
Najpierw ta 50, 20, 10, to sobie tak porównamy. 50, 20, 10 było. Dobra, sprawdźmy, bo nie chcę stracić broni, która byłaby na przykład ważna. Ajajaj, dobra. 50, 20, 10, no. Ten nóż niby zadaje większe obrażenia, plus dodaje nam premię. Ale tak naprawdę ja bym wolała tego toporka chyba jednak używać. Szczególnie, że i tak musimy w ogóle zainwestować w jakąś broń pod zręczność. Więc wydaje mi się, że dobra, niech on sobie to weźmie. Mało mnie to w sumie interesuje aktualnie. Ta premia też nie jest jakaś bardzo ogromna. Prawda jest taka, że trzeba zacząć po prostu wydawać punkty. Tylko nie mam za bardzo pomysłu, jak to rozdysponować sobie tutaj. W sumie jak już tu jestem, to od razu mogę iść w Kimę. Jest godzina 8, to do południa. No i tak, no i myślę, że pobiegniemy prosto do... prosto do tego. Zaraz, szczurek. Bo dużo lepiej się bije taką bronią. Tu jest jeszcze Jackass. Witaj, kim jesteś? Jestem Jackass, rekrut dla albańskiej armii. Czy możesz mi pomóc zostać rekrutem? Tylko nasz dowódca Argos może zdecydować, czy nadajesz się na rekruta. Rozmawiałem już z Argosem i jestem tutaj, aby zyskać uznanie rekrutów. Więc o to chodzi. Dlaczego teraz do mnie przychodzisz? Wydajesz się być wpływowym rekrutem i myślę, że przyda mi się twoje wsparcie. Więc o to chodzi, potrzebujesz mojego szacunku. Dobrze, jeśli jest coś, co możesz dla mnie zrobić, jeśli wykonasz dla mnie pewne zadanie, inni usłyszą o tobie same dobre rzeczy. Co to za praca, którą chcesz, żebym dla ciebie wykonał? Całość jest dość zawiła. Dzisiaj w obozie Drwali, na południe od miasta, będzie na mnie czekał posłaniec. Ten posłaniec ma dla mnie bardzo ważną wiadomość. Kłopot w tym, że muszę czuwać nocą w środkowej dzielnicy. Co mi do tego? To proste, zaczekasz dzisiaj wieczorem na posłańca i przyniesiesz mi wiadomość. Posłaniec będzie tam punktualnie o 9 wieczorem. Nie zawiodę cię. Mam taką nadzieję. Poczekaj, musisz wiedzieć jeszcze jedną rzecz. Co takiego? Posłaniec nie przekaże ci od tak tej wiadomości. Będziesz musiał odpowiedzieć na jego pytanie. I co mu odpowiem? Posłuchaj mnie teraz bardzo uważnie. Zapyta cię, jak ma na imię twoja ukochana. Ponieważ pomyśli, że jesteś mną, zapyta o imię mojej żony. Jak dotąd wszystko jasne? Nie jestem głupi, więc jak jej na imię? Nazywa się Galateia. Dobrze to zapamiętaj, będziesz miał tylko jedną szansę. Czy to już wszystko? Tak, teraz idź. Galateia, on sobie to zapisał? Nie, czyli ja to muszę... Dobra. Galateia. Zapamiętajmy to, błagam, bo to będzie przypiks. Galateia. Idziemy na szybko do Dexa. Odnieś mu kasę za zioło. Galateia. A potem pójdziemy do obozu Drwali, żeby to ogarnąć. Galateia. Teraz będę powtarzać milion razy, żeby tego nie, wiecie, nie zgubić. Teraz jeszcze tylko trzeba Dexa znaleźć. Tu jesteś. Jestem z powrotem. Masz pieniądze? Tak, trzymaj. W porządku, wstawię się za tobą. Oto pieniądze za twoje kłopoty. Dobra, i teraz zobaczmy na szybko. Przepis na gulasz, to farma Karla, farma Orina, to wolny obóz, przyjęcie. O co chodziło z tym? Okej. Dobra, mamy tą Galateję całą, także... Idziemy do obozu Drwali od razu, żeby to ogarnąć. No i wydaje mi się, że co? Że w sumie w mieście... Kurde, miałam iść do tego, do Neodyma na dole. Dobra, to zanim wyruszymy do obozu Drwali, no to jeszcze podejdziemy sobie
Dobra, Jacques, widzę, że wraca do miasta o tej godzinie, czyli o 13. Neodym. Neodym był tu. Mógłbyś przygotować dla mnie smar, który nie wyglądałby zbyt pospolicie? Jasne, tylko w jakim celu? Tak jeden elegancik ze środkowej dzielnicy życzył sobie specjalnego smaru. Powiedz mu, żeby się nie wygłupiał, tylko po prostu odwiedził Mentulę, skoro jest jego dziewucha... Nie to miałam na myśli, naprawdę chodzi o pianino. Więc co innego jak nie łuj, ran, ci to mają wymagania, poczekaj chwilę. Może szybciej. Czekam, 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 czekam. Jak tam? Kurde, ile mogę czekać? Nie wiem, w tym czasie się napiję, poczekamy. No, długo to jeszcze będziesz pichcił. No, gotowe, stał się trochę bardziej płynny, ale nadal się nada. Wciśnij mu to jako wyjątkowy wiranoński olej z Velaiosu. Velaisu? Niebieskiego bzu, w różnych miejscach różnie na to mówią. Brzmi wystarczająco wyjątkowo, czyż nie? Dzięki wielkie, ile się należy? Bez kosztował grosza, ale powiedzmy, że 15 roperii i jesteśmy kwita. Trzymaj. Dobrze, oto on. Dobra, jest godzina 13. Dolecimy jeszcze, tylko odnośnie pianina, to do Johanna, czy gdzie? Tak, do Joachima. Johan, Joachim, Boże, będę się mylić cały czas. Już zapomniałam, jak ta laska miała na imię. Będzie przypał, najwyżej będziemy się wczytywać 10 razy. Dobra, przejdziemy sobie tędy, bo będzie trochę szybciej. Już się trochę nauczyłam. Także fajnie. Cieszę się bardzo, że tak prosto mi się porusza po mieście. Dobra, dzień dobry. Ty akurat widzę, idziesz sobie na przerwę chyba. Mam tu ten smar. Cóż to takiego? Olej z Velaisu. Dla Amadeusa wszystko co najlepsze. No tak, to w jego stylu. Dobra, daj mi to. Biorę od razu się do roboty. I co, i ty idziesz teraz to śmianino, chciałam powiedzieć. O Jezu, pianino, dobra. Prędzej niż do jutra. Dobra. No to chyba lecimy, nie? Zastanawiam się, czy kupić zbroję. Wiecie co, podejdziemy sobie do naszego mistrza, do Garota. O, tutaj Jacques sobie w ogóle siedzi. Dobra. To dobrze wiedzieć. Podejdziemy sobie do Garota, bo zobaczymy, czy się opłaca tą zbroję kupić. Mamy jeszcze czasu dosyć sporo do tej godziny spotkania. Więc możemy sobie na razie tak po prostu pochodzić. Tutaj. No, a chcę zobaczyć, czy ta zbroja się opłaca, no bo jednak człowiek trochę obrywa w życiu. Tu jest Amadeus w ogóle, siema. Tobie na razie nic nie mogę powiedzieć. Ale tutaj mamy naszego... Tu jest łuk, fajnie by było go ukraść, bo nie mamy żadnego łuku. Tak, tylko zanim kupię pancerz, to się zapiszemy. Bo chcę zobaczyć, czy on się opłaca, czy się nie opłaca. Aktualnie mamy 8-8. Skórzany pancerz. I zobaczmy go teraz. Nie no, wydaje mi się, że się opłaca. Teraz możemy, kurde, funkcjonować jakoś. No i tak, zastanawiam się, czy poza odcinkiem nie zająć się kradzieżą w mieście. Typowo poza odcinkiem, bo jakbyśmy chcieli całe miasto okraść na odcinku, to przecież to jest awykonalne. No ale w sumie... Ty się obrócisz za mną? Poważnie. Dzięki za łuk.
Nice. W sumie moglibyśmy się też nauczyć wyrabiania strzał. Ale to na razie zostawimy. Mamy inne rzeczy do zrobienia. A mówiąc inne rzeczy do zrobienia, mam na myśli to, że trzeba się udać do obozu drwali. Zapomniałam, jak ta dziewczyna się nazywała. Jak ta żona się nazywała. Mam nadzieję, że mi się przypomni, jak zobaczę spiskę imion. Dobra, tu jest Roni. Kronowi już pomogliśmy. Dobra, na razie wydaje mi się, że jest w miarę sprawnie. Na polowanie na razie nie idziemy. Idziemy typowo do obozu drwali po tą wiadomość. A na zwiedzanie jeszcze tutaj lasu przyjdzie pora. W sumie. Dobra, jesteśmy na miejscu. On mówił, że o której godzinie? Wiadomość. O 21. Dobra, no to lecimy do takiej godziny, żeby było dobrze. Do 21. Ciemno, a ja chyba nie mam żadnej pochodni. No nie, nie mamy żadnej pochodni. Jürgen Tris, posłaniec. Zapisik i rozmawiamy z nim na ten temat, co trzeba. Co tutaj robisz? Jestem posłańcem, jeśli nie oczekujesz na wiadomość, odejdź. Czy masz dla mnie jakąś wiadomość? Wszystko zależy od tego, jak ma na imię twoja ukochana. Pamiętaj tylko, że jeśli nie podasz odpowiedniego imienia przy pierwszej okazji, wiadomość wraca do nadawcy. Imię mojej ukochanej to... Galataja... Geletaja? Nie, no środkowe. Galateja. Dobrze, jesteś odbiorcą tej wiadomości. Przekazuję ją panu z pozdrowieniami od służby ambasady blisko Dal. Jak stoisz z pracą? Cóż, kiedyś robota szła pełną parą, ledwo nadążyłem z pracą. A teraz siedzę całymi dniami czekając na jakieś zamówienie. Przynajmniej raz w tygodniu muszę zajrzeć do Jaromina i zdać mu raport. Czasami zdarzają się i takie zlecenia, jestem już zmęczony. Dobra, stary, super. No to my też od razu idziemy w Kimę. Tamten już też powinien skończyć pracę nad tym pianinem. Dobra, i teraz pytanie, gdzie jest Jacques? W sumie najwygodniej by się było przespać do południa, bo on wtedy sobie stoi tam, gdzie go spotkaliśmy ostatnio. A my na spokojnie zdążymy wtedy do miasta dojść, bo ja nie wiem, gdzie go potem szukać. I tu jest ten problem. Bo nie wiadomo, o której on schodzi do dolnej dzielnicy na patrol. Także będzie bezpieczniej, jak się prześpimy do południa i poszukamy go tam, gdzie go znaleźliśmy. A jak nie, no to będziemy wiedzieli, że po 13 idzie z powrotem na górę, a potem siedzi sobie przy miejscu, gdzie ten kaznodzieja wykłada. To było gdzieś tutaj, no nie? Tak jakby z tyłu trochę. Okej, on widzę, że tutaj przychodzi o tej porze. Mam twoją wiadomość. A, bardzo dobrze, czy wszystko poszło gładko? Żadnych problemów, a co z nagrodą? Cóż, użyję swoich wpływów, by szepnąć o tobie dobre słowo. Dziękuję, to ja już sobie pójdę. W porządku, nie potrzebujemy za to kasy. Wiadomo, że chodzi głównie o reputację. Czyli tak, tutaj żeśmy to zrobili. Mamy jeszcze parę zadań dla rekrutów, ale one już są w innym... Parę? W sumie to głównie ten dług mamy z tego Sergieja. Pytanie, czy to wystarczy? No myślę, że kolejny odcinek to już będziemy szli akurat do innego obozu. Albo do wolnego, albo do klasztoru. Albo do portu, bo tam też przecież są zadania normalnie. Mm,
Dobra, tutaj nie ma naszego zioma. Ale może jest normalnie u siebie. Hej. Czy pianino znów działa? Wszystko działa jak należy. Możesz poinformować o tym naszego elegancika. Super, no to podejdziemy do niego. I będziemy mogli, moi drodzy, skończyć odcinek. Bardzo ładnie nam to wychodzi. Ja jeszcze sobie poza odcinkiem zobaczę, czy jeszcze ktoś nie ma jakiegoś questa dla nas na pewno. Bo fajnie będzie wykonać wszystkie. Żeby było to dosyć spójne ze sobą. Jak się sprawuje pianino? Działa jak nowe. A ten olej jest cudowny, zmiękcza napiętą skórę, nagrzewa i rozluźnia mięśnie. Skąd go masz? Na pewno nie od stolarza, bo to nie jest zwykły smar. Mistrz Neodym go dla mnie przygotował. Neodym? Ten alchemik ze slumsów. Kiedyś mieszkał tutaj, ale powiedzmy, że przeprowadził się tam, bo miał dość miejskiego zgiełku. A tak, kimże byłby mistrz bez odpoczynku, którego każdy potrzebuje? Dziękuję. Super. Ładnie nam to poszło, zobaczmy. Poszukiwany to jest klaw, to nie. Amulet rekruta. To mamy wolny obóz, Kasanowa. Podobno potrzebujemy 80 zręczności, żeby mu tą lutnię wykraść, więc najlepiej byłoby go pobić poza oczami innych osób i wtedy byłoby dobrze. Tylko, że to będzie problem, żeby go sprowokować. Także na razie to zadanie zostawimy sobie. Ślepiec. Farma Karla. Dobra, czyli okolice farmy. W sumie mamy teleport, więc moglibyśmy tam coś zrobić. Dostawa mąki, to jest Orin. Szkatułka z trollowca. Tu są bandyci. Dobra, przepis na gulasz. Farma Karla. Duk Sergieja. Sergiej, to farma Orina. Każdy pnie się wyżej. To jest wolny obóz i przyjęcie na rekruta, to w sumie moglibyśmy już chyba Argosa spytać, że mamy wystarczającą, podejrzewam, liczbę reputacji. Tylko zobaczymy, czy wtedy się anulują zadania, bo jak tak, to zostawimy to. Ale fajnie by było zobaczyć, czy jest ok, bo tak naprawdę został nam tylko Seradan. Z tego, co mi się wydaje. Czy mam wystarczający szacunek wśród rekrutów, aby zostać rekrutem? Niektórzy z moich najlepszych ludzi wspominali, że udowodniłeś im swoją lojalność. Będę cię szanować. Dobra, ja też. W sprawie dołączenia do straży, której... Mówiłeś o próbie, której mnie poddasz. Ponieważ do tej pory pomyślnie pokonać wszystkie przeszkody, nadszedł czas na mój egzamin. Ten test wymaga od ciebie odwagi i wytrwałości. Tak jest. Dobrze, posłuchaj mnie uważnie. Jak zapewne wiesz, w mieście jest hotel. Od prawie tygodnia mieszka tam kupiec z kontynentu. Nazywa się Calvio. Jednak nie podejmuje żadnych kroków, aby opłacić swoje rachunki. To ewidentnie musi się coś dziać. Upewnij się, że opłaci rachunki. Jeśli będzie sprawiał kłopoty, musi opuścić miasto. Więc mam się upewnić, że facet opłaci rachunek? Dokładnie, po prostu nie chcę więcej słyszeć o tej sprawie. Jak to zrobisz, zależy wyłącznie od ciebie. Przyjąłem, ruszam w drogę. Czy nic się nie anulowało? Bo podobno trzeba to uważać na te zadania. Odklikamy sobie te wykonane. Przyjęcie na rekruta. Dobra. Czyli tak, będziemy musieli Calvio. Calvio był tutaj w karczmie, także na spokojnie. Moi drodzy, no widzę, że dalej będziemy się jeszcze w mieście trochę bujać. Ale już powoli będziemy się wybierać na inne miejscówki. Nie wiem, jak rozdysponować te punkty nauki. Polecacie dać w broń jednoręczną, w zręczność czy w łuki. Mamy aktualnie 13 punktów, wbijemy poziom za chwilę. A wypadałoby się jakoś bronić przed zwierzyną, a myślę, że sama walka bronią nie wystarczy. Także takie mamy statystyki. Mamy mało punktów, no ale potrzebujemy to ogarnąć jakoś. Piątaka jeszcze potrzebujemy na wytwarzanie strzału, więc jeżeli chcemy grać pod łuki, no to potrzebujemy się też tego nauczyć. Pytanie, czy od razu? Czy najpierw będziemy sobie radzić bronią, bo wiadomo jak to bywa.
A jak wyjdziemy poza miasto, to podejrzewam, że będziemy natrafiać często na jakąś zwierzynę, więc będziemy już wbijać tych poziomów więcej i z większą częstotliwością. Bo na razie jednak się kręcimy w mieście, no to wiadomo jak to wygląda, ale później już nie będziemy się kręcić w mieście. Myślę też, że najlepiej będzie pójść najpierw do wolnego obozu, jak już będziemy się wybierać poza obóz. Tak naprawdę w kolejnym odcinku zakończymy sobie zadanie w mieście, czyli zrobimy ten właśnie nieproszony gość, czyli pogadamy sobie z Calvio, pogadamy z Paginą pewnie, bo skoro ona ma hotel, to pewnie z nią też trzeba pogadać. A później już mamy tak naprawdę miejsca poza obozem, do których wypadałoby się udać, z wyjątkiem tego Casanowy, ale to na razie zostawię, bo zręczności 80 kiedyś będziemy mieć, to po prostu to zadanie się zrobi. Myślę, że no, wolny obóz będzie dobrym pomysłem, żeby iść w następnej kolejności. Także jak zrobimy zadanie nieproszony gość, to prawdopodobnie pójdziemy z kupcem Ardamem do wolnego obozu. Tylko pytanie, w co rozdysponowujemy najpierw punkty? Także liczę na Waszą pomoc. Czy lepiej dać najpierw zręczność, czy dać najpierw w broń jednoręczną, czy dać najpierw w łuki. No i mamy też trochę kasy, trochę też przedmiotów możemy sprzedać. Nic tu nie ma, okej. No ale jednak mamy trochę tych pierdółek, które można by było sprzedać i wtedy byśmy już mieli wszystko jeszcze bardziej pod kontrolą. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zapraszam Was na Discorda, link macie w opisie pod filmem. I ode mnie już na dzisiaj to tyle. Słyszymy się w kolejnym odcinku już w czwartek. Dzięki i cześć!